8 zawodników, 1 dom, kamery w każdym pokoju, streamujące wideo 24 na dobę. Psychopatyczny prowadzący i jego poplecznicy, odwiedzający dom w maskach, a także tajemniczy byt, który nawiedza ich w nocy. Przed wami Fish Tank. Dla jednych porównywalny do stanfordzkiego eksperymentu więziennego, dla innych powiew świeżości w internetowej rozrywce. Fish Tank to rozpoczęte w kwietniu reality show kontrowersyjnego komika Sama Hyde'a. Sam znany jest ze swojego ciętego humoru i pranków, a także z tego, że nigdy nie wychodzi z roli i nigdy nie wiadomo, czy mówi na poważnie. Wraz z grupą Million Dollar Extreme w 2016 roku miał swój własny serial na Adult Swim zwany World Peace, jednak został on anulowany po pierwszym sezonie z uwagi na możliwe w tamtym czasie powiązania Hyde'a z ekstremalnie prawicowymi grupami. Na swoim koncie Sam ma również wiele meczów bokserskich pod pseudonimem Candyman, a także TED Talk, na którym podał się za dziennikarza i przez 15 minut gadał pseudofilozoficzne bzdury, które nie miały najmniejszego sensu, a ludzie słuchali go i tak na poważnie. Ostatnio jego kariera odżyła i nabrała nowych barw przez kontrowersje związane z iDubbbzem i jego dokumentem o Samie Hyde'ie, ale to temat na inny film. Mimo jego kontrowersyjnej przeszłości, Samowi udało się złapać w swoje sidła 8 niepozornych osób, które następnie przez 6 tygodni bezlitośnie torturował, obiecując im $10,000, jeśli wygrają wszystkie wyzwania, które przed nimi postawił. Wyzwania te składały się na przykład na policzenie wszystkich ziarenek ryżu w torebce, opiekowanie się lalką niemowlakiem, bicie się w basenie z błotem, przebywanie ze sobą w jednym pomieszczeniu 24 na dobę, a także wiele, wiele więcej. Widzowie w międzyczasie mogli wykupywać wirtualną walutę, żeby płacić za utrudnienia dla uczestników, takie jak zwiększenie temperatury w pokoju czy wywalenie łóżka danego uczestnika z jego pokoju. To nie mogło skończyć się dobrze. Ale do szczegółów przejdziemy za chwilę, bo wiecie, co przypomina mi ten cały eksperyment? O naszym dzisiejszym sponsorze, czyli Canal Plus Online, na którym 2 dni temu wyszedł 2. sezon serialu Yellow Jackets, a kolejne odcinki pojawią się tam już niedługo. Dlaczego mi się to skojarzyło? Bo Yellow Jackets jest w sumie bardzo podobne do Fish Tank. Opowiada on historię grupy nastolatek, które przeżywają wypadek samolotowy w dziczy i zagubione popadają w szaleństwo, dzieląc się na grupy i robiąc wszystko, żeby przetrwać. Kulty, kanibalizm i dochodzenie do prawdy o tym wydarzeniu nawet 25 lat później sprawia, że serial ten jest idealny dla fanów horroru i thrillerów. Szczególnie jeśli klaustrofobiczne napięcie związane z tajemnicą i przetrwaniem w grupie to coś, co brzmi dla was interesująco. No i jeśli graliście w The Forest, to też na pewno wam się spodoba. Serwis Canal Plus Online oferuje ten i wiele innych seriali, filmów i wydarzeń po naprawdę dobrej cenie. Sam decydujesz, co chcesz oglądać i to od ciebie zależy, w którym momencie rezygnujesz z subskrypcji. Tak więc koniecznie skorzystajcie, póki możecie. Canal Plus Online z premierą 2. sezonu Yellow Jackets na wyłączność. Polecam serdecznie. Magda Gessler. Wracając do naszego małego akwarium. Fish Tank działało jako darmowa strona, na której każdy widz miał dostęp do wszystkich kamer porozstawianych po całym domu, mogąc korzystać z nich w każdym momencie. Nieważne, czy uczestnicy śpią, korzystają z toalety, czy gotują sobie śniadanie i je przypalają. Co wydarzyło się już chyba 3 razy w trakcie całego programu. Co jakiś czas Sam Hyde i jego watacha rekinów odwiedzali swoje ofiary i przekazywali im nową wiedzę i wyzwania, za które można było otrzymać fishbucksy. Walutę, która przekładała się na dodatkowe pieniądze po zakończeniu programu. Widzowie, tak jak już wspomniałem, mogli sami wykupić sobie możliwość uczestnictwa w programie poprzez zabawki dla rybek, czyli usługi takie jak wyłączenie jednej kamery na jakiś czas, zwiększenie lub zmniejszenie temperatury w domu, wyrzucenie łóżka z pokoju uczestnika albo wysłanie wiadomości text-to-speech przez głośniki w pokojach. Zwykle służyły one temu, żeby boleśnie obrazić uczestników albo przerwać im sen. Poznajcie 8 rybek, które sam wpuścił do swojego akwarium. Ich opisy zdają się może nie tyle co wyśmiewać, ale bardzo ironicznie oddawać to, kim są ci uczestnicy. Przed wami Violeta, albo Letty, 23-latka z Kanady, której hobby jest siedzenie na Discordzie 24/7.
Simmons, amatorski śpiewak z pasją do muzyki. Niestety nie mogę wam pokazać, jak pięknie śpiewa, bo usunął swojego Instagrama po wydarzeniach z Fisztanka, do czego dojdziemy zaraz i zapewne zrozumiecie, czemu tak zrobił. Ale ten klip już dużo mówi o jego osobowości. I'm fully vaccinated with two boosters, left profile. Sylwia, kolejna edgy goth muzyczka, która stała się największym wrogiem Violety. We're definitely gonna have to team up and then kick everyone out. I like cover my ears and start screaming and have like an autism meltdown. Josie, tworząca ciekawe grafiki na Instagramie osóbka, która stała się prędko faworytem każdego widza. Jej miłość do pluszaków sprawiła, że twórcy show, Jet Neptune i Sam Hyde, dodali możliwość kupienia Josie kolejnych do jej kolekcji za chyba $500. Jej specyficzne zachowania zaskarbiły sobie miłość wszystkich odbiorców. Czy to słuchanie muzyki o trzeciej w nocy tak, że wszyscy to słyszą? Czy chodzenie w kółko wokół stołu przez parę minut, Josie po prostu jest bardzo specyficzna. If someone lied to me during the show, I would definitely talk to them. Mauro, jeden z najprzyjaźniejszych uczestników show. Szczery fan telewizyjnych reality show, który zawsze jest gotów podać pomocną dłoń. Jonathan. Wiecie co, może ten klip powie to za mnie. One of my role models is Jesus and probably Andrew Tate. Chłopak potrafi gadać niestworzone historie, a przez jego wadę wymowy ponoć ludzie uznają, że pochodzi z Europy? Nie do końca? Więc na co dzień jeździ dostawczakiem, a jego przyjazny i ugodowy charakter zaskarbił mu wielu dobrych znajomych pośród uczestników. I na końcu Daniel, gość, który potencjalnie wydawał się być wtyką od twórców programu ze względu na to, że jako jedyny z uczestników był obserwowany na Instagramie przez zarówno Jetta, jak i Sama, a także współpracowali kiedyś wcześniej. Teoretyzuje się, że został wrzucony do programu w razie czego, gdyby było zbyt nudno, żeby swoim odklejonym charakterem trochę namieszał w kotle. Jak widzicie, wybór uczestników był dość oczywisty. Są to najbardziej nieprzystosowani do społeczeństwa odklejeni ludzie, których nigdy nie wybrano by do zwykłego reality show. A to dlatego, że to nie było zwykłe reality show. Pierwsze dni Fisztanku zapowiadały się naprawdę owocnie, z okazjonalnymi śmiesznymi momentami i bonusowymi zadaniami za dodatkową kasę, takimi jak wcześniej wspomniane liczenie ryżu, które wygrała swoją drogą Sylwia. Widzowie byli zachwyceni, oglądając 24 na dobę, jak ci ludzie żyją, śpią i żartują między sobą. Wszystko zaczęło się jednak dość szybko sypać. Oh, okay. And you guys come out, so okay. Niszcząc na chwilę imersję programu, piątego dnia ktoś napuścił na lokal policję, a przez kłopoty z finansowaniem, hosting musiał zostać na jakiś czas zmieniony na YouTube. Okazało się, że w ogóle hosting całego przedsięwzięcia kosztuje nie $30,000 za całość, tak jak początkowo sądził sam, a $30,000 za tylko 3 dni. Ale to nie najgorsze z wypadków, które miały tam miejsce, bo zaledwie 8 dnia odpadły już aż 2 osoby. Widzowie tego programu to dość specyficzni ludzie, jak możecie się domyślić, więc zaczęli oni doszukiwać się wszystkich możliwych publicznych informacji o jego uczestnikach. Powstawały fankluby, wujenki fanów, normalnie gorzej niż w fandomie Dream SMP. Ale jedną bardzo ciekawą rzeczą, którą odkryto, były książki, pisane i sprzedawane online przez jednego z uczestników, Simonsa. W jednej z nich, będącej poradnikiem dla opiekunów na obozach letnich, Simmons zdawał porady, co zrobić, jeśli któryś z uczestników się w nas zakocha, w bardzo niesmaczny sposób nawiązując do napaści seksualnych i zarywania do uczestników, którzy, przypominam, są głównie dziećmi i nastolatkami. Co pokrywa się swoją drogą z historiami Simmonsa, opowiadającego podczas programu Reszcie Rybek, że kiedyś pracował jako opiekun na obozach dla dzieciaków. Yikes. Sam Hyde, a w zasadzie, przepraszam, Jason Goldstriker, bo nie zdążyłem jeszcze wspomnieć, że do tego projektu Sam przyjął nową personę jak zwykle i kazał do siebie mówić per Jason Goldstriker, nie był zadowolony z tej wiadomości. Jak na ironię, wydalenie Simmonsa z akwarium odbyło się podczas wyzwania, w którym grupy w domu miały opiekować się lalkami dla dzieci, które cały czas gdzieś tam płaczą w tle. Grupa dziecka, które otrzymało najmniej obrażeń i zostało poddane najmniejszej traumie, wygrywa. W każdym razie, pan Jason Goldstriker prędko publicznie wyśmiał Simmonsa i dał mu 1,5 minuty na spakowanie się i opuszczenie domu.
I put, this is something I saved as an inspiring quote. There was a counselor who worked for a camp for decades. Everybody loves him, but he got fired because he offered drinks to underage girls and allegedly raped her. Here's how to do it the right way. And I don't know, what is the right way? What's the, where does that go? You don't know either? It was a while ago, yeah. What? Okay. Did you say it was a while ago? No, I don't think that's my book. He's probably a hacker. Here's another, well. Well, Simmons, allow me to say something that you'll understand in your language. Okay. Wo yao ba mi ti chu ji mu. Translation, I'm kicking you off the show. Oh no! Make sure he makes it to the nearest bus stop. Oh no! Or now! Shut the fuck up! Po tej akcji inny uczestnik, Jonathan, zamknął się w toalecie, bo dostał załamania nerwowego, a Mauro również się spakował i sam zrezygnował z programu z własnej woli. Mauro był zdewastowany i obrzydzony, bo dosłownie spał w jednym pokoju z Simonsem i ciężko było mu kontynuować po tych wydarzeniach. Zarząd na noc w ramach odpoczynku po takiej stresującej sytuacji wyłączył w salonie kamery i dał rybkom czas na odetchnięcie. Tutaj skończyły się na szczęście wstępne turbulencje programu i wszystko powoli wróciło do normy. O ile chaos, w jakim skończyło akwarium, da się normą nazwać. Nie będę wam teraz streszczał wszystkich wyzwań i dram, które działy się w fisztanku przez ten cały czas, bo jest tego o wiele za dużo, ale z chęcią wymienię parę moich faworytów. Na wstępie serii Jason Goldstriker ostrzegał rybki przed czyhającym w domu bytem, nawiedzającym ich, jednak nie mogącym wejść do ich sypialni. Byt ten faktycznie pojawił się parę razy w trakcie programu, raz wezwany przez uczestników, siejąc chaos w budynku, innym razem na przykład w trakcie wyzwania polegającego na zamknięciu wszystkich uczestników w jednym pokoju. Kto wytrzyma najdłużej w pokoju, wygrywa. W nocy szalejący byt dawał się we znaki próbującemu spać Johnowi, który w ramach zemsty zaczął kopać w ścianę, tworząc w niej pierwszą dziurę. Mówię pierwszą, bo pod koniec programu prawie cały dom był ponaznaczany dziurami i szeroko pojętym zniszczeniem. Do chaosu przyczyniły się też nowe osoby, które dotarły do domu nieco później, tylko na parę dni. Tak zwane darmozjady, czyli osoby, które mieszkają w domu, mogą walczyć o dodatkowe nagrody pieniężne w wyzwaniach, ale nie walczą o nagrodę główną, czyli 10 tysięcy dolarów pod koniec całego show. Część z nich była specjalnie dobranymi doppelgangerami pozostałych uczestników, inni zaś youtuberami albo komikami udającymi bezdomnych. Klonem Vansa stał się Lance, klonem Letty – Betty. Ironicznie, w trakcie wyzwania polegającego na symulowaniu życia na obozie letnim, pojawił się darmozjad o imieniu Simon, stanowiący parodię wydalonego parę dni wcześniej Simonsa. Na terenie akwarium pojawiły się także znane osobistości, takie jak Airsoft Fatty, czy kolejny kontrowersyjny komik i prankster Frank Hassel, siejący naprawdę duży zamęt, na przykład oddający zamach na pluszaki Josie. W pewnym momencie nawet robiąc coś tak obrzydliwego jak defekacja do kubka. Pokazał ten kubek Letty, która następnie zgodziła się zostawić jego zawartość w garderobie jej nemezis, Sylwii. Doprowadziło to do procesu sądowego w salonie, którego celem było odpowiedzenie na pytanie, kto nasrał do garderoby Sylwii. Jet Neptune zamienił się w prawdziwego detektywa, spisując zeznania każdej z osób, a potem odbyło się głosowanie w tej sprawie. Mijały dni. Przez coraz to bardziej zwyrolskie zadania odpadały coraz to kolejne rybki, aż w końcu odpadł jeden z ostatnich, Vance. I zostały tylko dwie osoby, zażarte rywalki o porównywalnie dużych fandomach, Josie i Letty. Przez ostatni dzień programu poddane zostały ogromowi wyzwań dziejących się tylko w jednym pomieszczeniu. Po raz pierwszy cały dom zamarł, a tylko jeden pokój, przeklęta sypialnia druga, był pełen chaosu. Bez snu, zmęczony skakaniem przez ludzi, malowaniem po nich, gadaniem non-stop, taplaniem się w błocie i opiekowaniem się żywą kozą, los obu uczestniczek był niepewny.
Ich ostateczne wyniki zostały zanotowane błotem na ścianie. Josie – nieskończoność, a Letty – znak zapytania. Do pokoju wszedł Jason Goldstriker wraz z ekipą programu. Przez prawie 10 minut wyśmiewał obie uczestniczki i widzów, obrażając fanów zarówno Josie, jak i Violety, mówiąc, że zepsuli cały program i że ustawili wyzwania na ich korzyść poprzez głosowania online i zabawki dla rybek. Następnie wyciągnął kontrakt, który uczestnicy wcześniej podpisali, i kazał przeczytać Josie drobny druczek, w którym mówił, że żaden z uczestników nie otrzyma nagrody pieniężnej. Następnie znowu nakrzyczał do kamery, zapowiedział szybko drugi sezon anulowanego lata wcześniej na Adult Swim World Peace i wyszedł. Wow. I to koniec? Nie, oczywiście, że nie. Nie jestem wam w stanie wytłumaczyć, jak zabawne było oglądanie tego, co wydarzyło się potem. Sam Hyde, udając wkurzonego całym zajściem, siedział przy stoliku czytając kontrakt, wykłócając się w międzyczasie z Chrisem, który chciał przekonać go do okazania dobroci choć jednej z uczestniczek. Jet w międzyczasie zasugerował Josie, żeby w ramach odkupienia zaoferowała mu jeden ze swoich pluszaków. Następnie wydarzyło się to. So shines a good deed. In a weary world. Josie! My boy, my beautiful boy! You won! You won the fish tank! You win the grand prize of fish bucks! It's all yours! Mr. King! Mr. King, come out, Mr. King! That's not Fred Castle, Josie! That's Chad King! He wants to be! You won the fish tank. Chad. It's nice to see you. Nice to see you did great. Thank you're the winner. I tak, dla tych, którzy nie załapali nawiązania, a ja na początku nie załapałem, sam zaplanował to tak, że dokładnie odwzorowali jedną ze scen w Charlie'm i Fabryce Czekolady, w której Willy Wonka zostaje przekonany przez Charlie'ego, swoją dobrocią serca, że jednak wygrał. Słowo w słowo, kropkę w kropkę, nawet Frank Hustle wychodzący z garderoby był zaplanowany. Lepszego zakończenia byś nie mogło. So you get nothing! You lose! Good day, sir! Good day, sir! You lose! Goodbye! Out! So shines a good deed in a weary world. So shines a good deed. In a weary world. Sam zebrał wszystkich w doszczętnie już zniszczonym salonie i ogłosił, że zarówno Josie, jak i Letty wygrywają. Josie na pierwszym miejscu otrzymując nie 10, a 35 tysięcy dolarów, a Letty na drugim 20 tysięcy. I tu pierwszy raz chyba od początku programu Sam zrzucił z siebie postać Jasona Goldstrikera i naprawdę podziękował z całego serca obu uczestniczkom i wyraził podziw dla ich odwagi i wytrwałości przez całość serii. Tu kończy się ten przedziwny eksperyment. Koniec programu, w którym ósemka niepozornych ludzi została rzucona na pożarcie rekinom, ale nie dała się im i wytrwała do samego końca. A to dopiero pierwszy sezon, bo okazuje się, że ten projekt jednak nie stracił tak dużo hajsu i sam planuje z ekipą ruszenie z sezonem drugim w Fish Tank już tej zimy. Co by nie mówić, zrobienie takiego programu przez wielką organizację byłby naprawdę dużym przedsięwzięciem, a co dopiero przez małą grupę zdeterminowanych twórców. Dlatego jakkolwiek kontrowersje Sama z przeszłości i jego reputacja mogą się za nim ciągnąć jeszcze przez wiele lat, jego kreatywność i dokonania zostaną zapamiętane pewnie na jeszcze dłużej. Zastanawia mnie, jak dobrze ekipa z MDE musiała ubezpieczyć ten projekt, że nie stracili na nim kupy kasy, ani nie zostali faktycznie pozwani za to, co się tam odwalało. Z drugiej strony, pomiędzy chorymi zadaniami widać faktyczną życzliwość, zarówno wobec uczestników, jak i prowadzących program, więc
Mam wrażenie, że żadne poważne niesnaski nie miały tam miejsca. A co wy sądzicie o Fisztanku? Zostaw pozytywną ocenę, jeśli spodobał ci się ten film i napisz w komentarzu swoją opinię o tym chorym programie. A jeśli jesteś tutaj nowy, zasubskrybuj, bo przecież oboje wiemy, że jeszcze tutaj wrócisz. Ja jestem Pio, to była historia Fisztank Live. Do zobaczenia kiedyś.